Cześć dziewczyny, jest godzina piąta. Właśnie wróciłam z Tesco. Jestem trochę chora, przeziębiona, gorączkę mam, ale się nie daję. I mój challenge 20 tysięcy kroków dziennie będzie spełniony. Może dopiero mam 11 tysięcy, ale wieczór jest mój. Byłam Tesco na zakupach, więc pokażę wam, co kupiłam. Zaczynamy od truskawek. Takie o. Truskaweczki. Borówki. Maliny, arbuz, taki już pokrojony, dwie bułeczki, pewnie jedna na wieczór, druga na rano, z morlinek szynkę, pierogi z mięsem, jutro sobie zjem na obiad, jak Andrzej będzie na rybach, banany, jogurt Alpro Simply Plain, to sobie jutro zrobię sałatkę owocową na śniadanie. Kawę light, zapomniałam kupić syropy do ciepłej kawy, to będzie na czarną godzinę, może dzisiaj już wypiję. I kupiłam sobie to smoothie, Seriously Strawberry. Nie kupuję tego często, bo trochę cukru ma, nie jakoś tragicznie, ale jednak tego cukru ma, 26 gramów na 250 ml, a ja po prostu lubię się czasem napić dosłownie 2-3 łyki. I odstawiam na dalej, potrafię taką butelkę mieć na tydzień, także nie ma tragedii. I co jeszcze? A, kupiłam sobie termometr, żeby sprawdzić, ile dokładnie mam. I chusteczki były na promocji, tych jeszcze nie miałam. Były na z 3 funtów na 1,50 funta. I te już kiedyś miałam też za 1,50 funta z 3 funtów. Chusteczki są. Nieodłączna część choroby paracetamol. I gazety Take a Break, That's Life, Pick Me Up i Chat. Będzie co czytać, także jest okej. Dobra, idę się przebrać i czas się wziąć za jakiś może trening. Pa, pa. Okej, co się stało? Rozpakowałam zakupy. Gotowa, chciałam już Kinecta podłączyć. Okazało się, że nie ma kabla, więc idziemy do Milton kupić kabel. Cześć dziewczyny. Właśnie tak wyglądam po workoucie. Grałam, nawet nie wiem ile godzin, ale grałam na Xboxie, grałam Zumbę, Shape, Adventure, wszystko to, żeby się ruszać. Jak widzicie, jestem mokra, po prostu mokra. Mega zabawa, ale też potrafi to zmęczyć. No i spaliło kalorie, także mam nadzieję, że odwdzięczy mi się to jutro na wadze. A ja zmykam, wykąpać się, paracetamol, może coś pod oczy, bo widać wory mam znowu, ale to pewnie przez gorączkę. Także... miłego dnia, bo pewnie ten filmik zobaczycie jutro rano. Pa, pa.